Yeah. Quick and quiet. Okej. I w ten sposób podkradamy ten klucz. Dobra, witam wszystkich. Tu Pono 7. To dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Teraz jak już mamy klucz, musimy się jeszcze za jego plecami tam przekraść. Tutaj, tak, do mniej więcej tego pomieszczenia. On jest tam siedzi w... On tam siedzi w pomieszczeniu, więc nim się nie musimy przejmować. Tym panem się teraz musimy bardziej przejmować. Zaraz tu podejdzie jeszcze i... W międzyczasie pokradamy ich, ponieważ możemy. Dobra. Tutaj chcieliśmy dojść cały czas. Bez zabijania tych kapłanów, więc... Więc wejdźmy. Okej. Okay. A, poczekajcie. Ciach. Stop. Dobra. Okej. Okay. Alwach. Młoda orlanka pełznie po posadzce do ściany. Przywiera do niej plecami i odsłania zęby w groźnym grymasie. Jej futro jest potargane i zmierzwione. Gdy przekraczasz próg pomieszczenia, mruży oczy i nadstawia ku tobie swoje wielkie uszy. Ciężkie westchnienie wydobywa się z jej drobnego ciała. Niech mnie bestie porwą. Wzięłam cię za jednego z nich. Proszę, pomóż mi się stąd wydostać. Co ci się stało? Gdy południowe mrozy zaczęły skuwać lodem jezioro, moja siostra Lera wysłała mnie, bym to zbadała. Blade elfy mnie schwytały, więc nie mogłam zanieść jej odpowiedzi. Odpowiadają za to właśnie blade elfy. Pojawiły się w bliźniaczych wiązach nie tak dawno temu, twierdząc, że chcą przejąć pieczę nad mrozami. Nie wiem jak, ale otworzyły mroźny wyłom, znajdujący się z tyłu świątyni. Wciąż ciąga ciepło i życie do mroźnej krainy i boga. Trzeba ich je powstrzymać. To tylko kwestia czasu, zanim zimno rozprzestrzeni się dalej. Opowiedz mi o tych, którzy cię pojmali. Klan bladych elfów z wędrującej bieli, wierni Rymganda, przynajmniej twierdzą, że nimi są. Ich działania wskazują jednak na inne intencje. Przybyli gotowi do walki, magowie, kapłani i paladyni. Przewodzi im mag imieniem Glasval, mężczyzna z obsesją na punkcie mroźnego wyłomu. Słyszałam przez ściany, jak rzuca zaklęcia i przyzywa nieznane moce. Nie wiem, co zamierza, ale nic dobrego z tego nie wyniknie. Czy możesz mi coś powiedzieć o mroźnym wyłomie? Niewiele. Mam coś wspólnego z Rymrgandem, zimową bestią. Ja sama jestem wyznawczynią Galvaina. Jeszcze nie jest bezpiecznie. Poczekaj tutaj, aż oczyszczę drogę. Proszę, pośpiesz się. Okej. Dobra, i teraz moglibyśmy to załatwić pewnie siłowo. Czytaj... Czekajcie, zapiszę jeszcze na pewności, żeby ten gość mnie tu nie zobaczył. Indeed. Tak, czyli pójść i wszystkich pozabijać. No ale w tej grze nie ma doświadczenia za zabijanie ludzi, więc... więc spróbujmy innej opcji. Dobra, to jest skrót do tej sali z ich przywódcą. Czy oni się obrażą, jak to teraz otworzę? Tak, obrażą się. Okej, dobra. No to musimy iść naokoło. Tak jak wcześniej. No to idziemy. Tak, ten się obraził, bo zobaczył otwarte drzwi. Okej. Okay. Jestem tym skradaczem. No to jeszcze raz. Tak, i zapiszmy teraz. Ją zostawimy na razie tam. Nie chce mi się nią skradać z powrotem. Przynajmniej zobaczymy, co uda nam się ustalić z tym. Z tym ich przywódcą. A właśnie, ty masz coś do powiedzenia, Fesgel? Nie. Okej, okay, dobra, nieważne. Okej, okay, czy on się obrazi, jak przyjdziemy tędy? Nie. Ale... A ten pan się obrazi, dobra. Okej. Okay. Zapomniałem o nim.
Sure. Można trochę przyspieszyć. Okej, to jest inaczej. D przyspiesza. Okej, w sumie nie musimy iść całą drużyną. Wystarczy, że paladyn przejdzie. Okej, tamten pan sobie poszedł. Więc możemy chyba tutaj przejść bez przeszkód większych. Dobra, to jest ten Glashfl. Proszę, odejdź po cichu, jeśli możesz. Uwolni waszą więźniarkę Alba. Sprowadziłaby na nas kły. Nie może odejść. Musi zostać tu do czasu, aż załatwimy swoje sprawy. Okej, możemy użyć racjonalności. Możemy użyć kondycji. Albo zobaczmy tę opcję specjalną dla życzliwych wędrowców. Nierzadko się pojawiają opcje dla naszej klasy paladyna. Rozumiem, co masz na myśli. Dopilnuję, aby reszta klanu pozwoliła tobie i Glanfens odejść w pokoju. A właśnie, co powiedzieliśmy. Nie możesz trzymać tak... Nie mogliście dotrzeć tak daleko bez pomocy życzliwych wędrowców. Spłać dług wobec wdzięczności i pozwól mi wyprowadzić się bezpiecznie. Bezpieczne miejsce. Okej, dobra. Nie będziemy ich atakować. Nie wiem, czy w ogóle jest jakieś zadanie na to, żeby ich atakować. Hej. Więc skoro nie mamy zadania, to nie zamierzamy się tym zajmować. Okej, teraz już chyba się na nas nie obrażają. Jeżeli zobaczą nas w zakazanych częściach. Więc możemy... Tak, możemy po prostu otworzyć i tędy przejść. Okej, ty tu dalej jesteś? Jesteś. Te okowy wykonane są z brązu i lśnią od szronu. A co tutaj pisze? Nie wiem. Dobra. Przekonałem blade elfy, by cię uwolniły. Te dzikusy słuchają racjonalnych argumentów. Musisz zaiste być biegłym w mowie. Dziękuję cudzoziemcze i bądź ostrożny. Just say the word. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o tą lodową świątynię. Świątynię Aurelitów. Wynośmy się. Na razie nie widzę powodu, żeby ich tutaj wszystkich zabijać, więc sobie po prostu wyjdziemy. Jeżeli Glanfanta nie chcą się zająć tym razem, to oni sami muszą się tym zająć. Okej? Wchodzimy. Okej. Wiecie co, zanim pójdziemy dalej... A, dobra, Alva. Czuję się jak na nowo narodzona. Wpadnie kiedyś do paszczy, resztę kłów będzie chciała poznać sprytnego Estramor, który mnie uwolnił. Okej, zrobimy to teraz, żeby dostać doświadczenie. Szyki własne. O, nie wiem, chciałem nacisnąć D, przez przypadek nacisnąłem F. Tutaj mamy coś takiego. Hey there. Czy możemy zmienić szyk? Zróbmy coś takiego. Co? Ha! Okej, ciekawe. Chociaż ten szyk chyba trochę więcej miejsca zajmuje. Tak. A raczej nie możemy go jakoś... ściśnić. To już jest najciaśniej jak się da. Okej, wiecie co, na razie zostawmy może takim szyku. Zobaczymy. Ciekawa opcja. Ostatnia gra, która pozwalała na coś takiego, w jaką grałem, to była Świątynia Pierwotnego Zła. Okej. Okay. Myślę, że takiego szyku możemy używać na bardziej otwartych terenach. A ten standardowy możemy w jakiejś dalej używać w
w podziemiach i tak dalej. Okej, dobra. To jest Lara, ta siostra jej. Co cię sprawdza? Znalazłem Alva. Widziałaś ją na własne oczy? Uwolniłem ją z mrozów. Nacieszy się świeżym powietrzem i wróci. Oddałeś wielką przysługę kłom i mnie. Myliłam się co do ciebie, Estremor, ale przejrzałam na oczy. Proszę, przyjmij dar odpowiedni dla kogoś tak honorowego i talentowanego jak ty. Okej, tutaj ona przyszła. Coś masz do powiedzenia? Jak się masz? Cała i zdrowa, dzięki tobie. Nie żeby Lara dała mi odpocząć. Moja siostra każe mi zapracować na swoje utrzymanie. Dość się wysiedziałaś w mrożnej celi, prawda? Twoim kończynom przyda się trochę ćwiczeń. Naucz mnie tego, co potrafisz. Jeśli nadążysz... Skrwawiony myśliwy. Okej. Fajnie, fajnie. Coś dostaliśmy. Co to jest? Skrwawiony myśliwy. Na siebie. Redukcja obrażeń plus 1. Skradanie się plus 1. Okej, no. Spoko. Redukcja obrażeń zawsze się przyda. A właśnie, jak tam nasza reputacja? Właśnie nic za bardzo nie zmieniło. Okej? Okay? Yeah. Dobra. To gdzie teraz chcemy pójść? Myślę, że pójdziemy do karczmy. Tak, w międzyczasie dowiedziałem się, gdzie tu jest w tym mieście karczma. Więc naszej drużynie przydałby się odpoczynek. Poza tym chciałem wziąć jeszcze Plagię, jak ona miała tam na imię, żeby zrobić jej quest z ambasadorowaniem. Okej, okay. Weźmy się za to. Otóż... Tawerna znajduje się tutaj. Raczej zajezdnia, czy karczma. Okej. Ruchy. Sygnalna woda. Muszę przyznać. Okej, tu jest chyba ktoś, z kim możemy porozmawiać. Merla, ta glanfantańska wiedźma sprzedała mi bezużyteczne gałązki i zioła. Zapłaci mi ta wiedźma. Ty tam, czy przybywasz handlować z dzikusami? Ucz się na moich błędach i prowadź interesy gdzie indziej. Kłamcy, krętacze, oszuści. To błudna jędza Al-Rahi. Twierdziła, że sprzedaje pąki Elard Gola, a to co dostałem to 6 buszli pospolitych roślin doniczkowych. Te zioła są bezwartościowe. Odbiorę oszustce swoje pieniądze. Co powiedziała Al-Rahi, gdy wygarnąłem się jej prawdę? Nic konkretnego. Broniła się oczywiście twierdząc, że zioła są w porządku. Dlaczego nie miałyby kłamać? Nie miałaby kłamać. Nikt nie będzie cenił jej słów niżej od moich. Al-Rahi może kłamać bezkarnie, gdy stoi w obstawie swoich dzikich oprychów. Co to jest Elard Golach? Elard Golach to roślina, którą można znaleźć w puszczach Eir Glenfat. Jeśli się ją ususzy i zje, albo zrobi z niej napar, ma właściwości, może zwiększyć ochotę na życiowe przyjemności. Okej. Więc to taka niebieska pigułka. Przetestowałeś lekarstwo na sobie? Cóż, jak mogę handlować specyfikiem, którego działania nie sprawdziłem? Oczywiście, że przetestowałem te zioła. Wyobraź sobie, co by się stało, gdybym sprzedał komuś tę słabą imitację. Zioła nie wywołały właściwego efektu. Jedynie co po nich mi stanęło, to fusy w gardle. Co zamierzasz z tym zrobić? Gdy dostanę w swoje ręce tę... Wniosłem sprawę do miejscowego sądu, a więc mam jej słowo przeciwko mojemu. Jakie to mi daje szanse? Musiałbym być głupcem, żeby grozić jej tu, na plemiennej ziemi. Nie odzyskam pieniędzy, sprzedając tę bezwartościowe zioła. Nie mam też możliwości, by skonfrontować z Al-Rahi. Nie przypuszczam,
Gdybyś ty zechciał negocjować, być może odniosłbyś sukces tam, gdzie ja zawiodłem. Oczywiście fajnie bym wynagrodził za tę fatygę. Okej, zobaczę, co da się zrobić. Przy okazji zobaczmy, co on ma na sprzedaż. Za jakieś składniki alchemiczne, których na razie nie potrzebujemy. Okej. Dobra, no to... Dostaniemy się tam na górę, do karczmy. Przy okazji to jest miejsce, którego jeszcze nie odwiedziłem. Okej, ty masz mi coś do powiedzenia? W górę? Ja wciągam. No to jedziemy. No i dobra. Ty widzisz problem, ja go likwiduję. Okej. Często ogry były dla nas problemem, ale... Dobra. I co my tu mamy? Mamy trochę postaci... z Kickstartera. Jakiś pan? Który nie chce z nami gadać? Prawie są tak chętnie coś ziemca, a przecież to handel z nimi je wzbogaca. Okej, tutaj jest karczma. A zanim tam pójdziemy, pogadamy. Przejdźmy się tutaj. Okej. Jakaś garstka mnichów. Przydałyby się normalne drzwi. Wraz z braćmi wynająłem to pomieszczenie, licząc na odrobinę prywatności na obcej ziemi. Być może mógłbyś znaleźć sobie inną izbę w tej gospodzie. Kim jesteś? Wraz z braćmi prowadziliśmy prywatną rozmowę w pokoju, który wynajęliśmy na własny użytek. Proszę, jest tu tawerna wypełniona ludźmi, którzy chętnie dostarczą ci rozrywki, której szukasz. Co was sprowadza? Podróżujemy tam, dokąd niosą nas nauki, nie żeby to była twoja sprawa. Spotkałem Micha w takich samych szatach jak wasze. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń na krótko po tym, jak go znalazłem. Szaty takie jak nasze, powiadasz? Czy miał coś przy sobie? Czy coś powiedział albo wręczył? Proszę, już dawno mieliśmy się tu spotkać z naszym bratem. Jeśli go znalazłeś, to znaczy, że... Pokaż mu wiadomość. Dał mi te pismo. Daj mi to. Wykrzykując, wyrywa ci pismo z rąk. Niemal natychmiast na jego twarzy pojawia się rumieniec. To znaczy, proszę, to bardzo ważne. Mnich łamie pieczęć, rozwija pokrywy, pokryty ręcznym pismem zwój i szybko czyta wiadomość, poruszając bezgłośnymi warkami. Bracia, arcymęczennik przesłał swe słowa. W końcu mamy to, czego potrzebowaliśmy. Dziękuję ci, nieznajomy. Ta twoja uczciwość zasługuje na uznanie. Przyznaję, że byłem zaskoczony, gdy wręczyłeś mi wiadomość. Spodziewałem się, że zastanę złamaną pieczęć. Cieszę się, że zwykła przyzwoitość nie zaginęła jeszcze na świecie. Proszę, twoja uczciwość musi zostać nagrodzona. Okej. Dostaliśmy przedmiot. Aliabracja. Okej. Gwizdy w czcinie została dodana do listy Okej. Ciekawe, dlaczego teraz nam to wyskoczyło. Okej, komu to chcemy dać? Myślę, że damy to Kanie. Jego na razie nie potrzebujemy. Okej. Mamy jeszcze to rozstrzygnięcie walki, ale... Ale na razie to jeszcze zostawimy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie to osobiście rozwikłać. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze jakiś kolejny pokój? Masz chwilkę? Chciałabym zamienić z tobą słówko. Hello. Dobrze spotkać tu kogoś z bardziej cywilizowanych stron. Szczupła kobieta w zabrudzonym skórzanym odzieniu spotyka twoje spojrzenie. I potargane włosy kładają się w pofalowane czarne pasma. Pomimo delikatnych rysów twarzy, dołek w podbródku nadaje jej chłopięcy wygląd. Na własnej skórze odczuwam wiele niedociągnięć glenfantańskiej gościnności i skryte pod rękawicami dłonie spoczywają na rękojeści długiego estoka przypasanego nisko na biodrze. Mogłabym nawet zapomnieć im niechęć w stosunku do przybyszy, ale te obyczajne tawerny i rozwodnione trunki to jest niewybaczalne. Mam nadzieję, że nie przesadzam z otwartością, ale chciałam powiedzieć, że już o tobie słyszałam. Cieszysz się dobrą sławą pośród członków dwunastki, co automatycznie czyni nas przymierzeńcami. Rzuca ci żelatne spojrzenie spod długich rzęs. A sprzymierzeńcy pomagają sobie nawzajem. Kim jesteś?
A gdzie moje dworskie maniery? Jestem Cwinec. Bardzo mi miło. Jednak tymczasem niech będzie, że jestem tylko kolejną cudzoziemką, która pilnuje własnego nosa. Jakiej pomocy ci potrzeba? Moi przyjaciele ściągnęli na siebie niechcianą uwagę. Cwinec rozgląda się wokół w poszukiwaniu niepożądanych słuchaczy. Glonfantańskich zwiadowców. I to nie byle jakiego motłochu czy lokalnych fanatyków, ale samych kłów. Kły są brutalne i nieustrudzone. Chętnie urządzą pokazówkę z niepokornymi cudzoziemcami w roli głównej. Dlatego właśnie potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję kogoś, kto ostrzegłby ekspedycję o nadchodzących kłopotach. I kto gotów byłby walczyć, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Przy odrobinie szczęścia dotrzymy do moich przyjaciół, zanim zrobią to kły. W przeciwnym razie może dojść do rozlewu krwi, bo kły mają swoją reputację do utrzymania. Dlaczego nie jesteś razem ze swoimi przyjaciółmi? Dlaczego sama ich nie ostrzeżesz? Wypadła moja kolej dalekiego patrolu. Spostrzegłam kły wracając do obozu. Wiedziałam, że powrót do grupy wiąże się z ryzykiem wprowadzenia do niej wroga. Znam te lasy i wiem, jak nie rzucać się w oczy. Nie chciałam jednak ryzykować życia swoich przyjaciół, przekradając się pod nosem łowców tak wytrawnych jak kły. Gdyby zauważyli mnie, ostrzegając przyjaciół, byłoby po nas. Ale jeśli zobaczą mnie ze wsparciem, na przykład tobą, wtedy przynajmniej będziemy mogli ich odstraszyć albo stanąć do walki. W jaki sposób twoi przyjaciele ściągnęli na siebie uwagę kłów? Samo postawienie stopy w Eirglanfat może być poczytane jako obraza plemion. Nie wiem, jak wpadły na nasz trop. Podejrzewam, że któryś z nowszych zwiadowców nie zamaskował dobrze swoich śladów. Gdy spostrzegłam kły, szły ścieżką, którą ekspedycja podążała wiele dni wcześniej. Powiedz mi więcej o swojej ekspedycji. Wolę to nazywać odzyskaniem straconego mienia. Cwinet uśmiecha się szelmowsko. Powiadają, że kiedy nasze armie wycofały się pośpiesznie z Eirglanfat pod koniec Wojny Czarnych Drzew, pozostawiły ze sobą wiele wartościowych przedmiotów. Tak więc z mojego punktu widzenia my tylko odbieramy to, co pozostawili tu nasi przodkowie. Wątpię jednak, by Glanfatanie zgodzili się ze mną w tej kwestii. Ekspedycja wyruszyła z Zatoki Buntu, zmierzając prosto na wschód, na glanfantańskie tereny. Odłączyłam się, gdy dotarliśmy do Baeli, naturalnej granicy oddzielającej nasze ludy. Zgodnie z planem miałam mieć na oku Glanfantan, gdy główna grupa będzie przeczesywać teren. Całymi dniami udawało nam się ich unikać. Kły jednak dowiedziały się o naszej obecności. Okej, czyli twoi przyjaciele nielegalnie wkroczyli na cudzy teren, według lokalnych praw są przestępcami. Musisz mi wybaczyć, ale nie potrafię zrozumieć wymalowanych twarzy i barbarzyńskich praw. Nie udaję, że nasze działania są szlachetne, ale nie uważam też, żeby przekraczanie granicy były przestępstwem, za które należy karać śmiercią. Okej, dobra, pomogę ci ostrzec ekspedycją. Doskonale. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Zakładając, że kły jeszcze ich nie dorwały, moi przyjaciele powinni być gdzieś w okolicach albo bezpośrednio na szlaku pielgrzyma w północnej głuszy. Plan zakładał, że obozowiska będą rozbijane wzdłuż szlaku wiodącego do świątyni Hyeli. Znajdź moich towarzyszy, ostrzeż ich przed nadejściem kłów i pomóż im wydostać się z lasu. Wyruszę pierwsza samotnie i spróbuję wyprowadzić kły w pole, żeby zyskać na czasie. Jeśli bogowie będą dla nas łaskawi, nie będzie potrzeby sięgać po żelastwo. Gdyby jednak do tego doszło, cieszę się, że jesteś po naszej stronie. Okej. Okay. Dobra, to mamy kolejne zadanie w północnej głuszy. Tak, ale jeszcze nie odkryłem przejścia. Przejście znajduje się w Staropieśni, więc nie będzie z tym problemu. Możemy się tam udać w dowolnym momencie. Więc... jak pozałatwiam jeszcze tutaj spraw kilka, to udamy się tam. Okej, dobra. To jest karczmarz. Witaj. Zawsze miło zobaczyć nową twarz. Siadaj, gdzie tylko sobie życzysz, przyjacielu. Wyglądasz na kogoś, kto przebył daleką drogę. Każdy jest tu mile widziany, a szczególnie jeżeli ma w zanadrzu ciekawe opowieści. Powiedz mi o tym miejscu. Oczywiście. Założyłem tą gospodę wiele lat temu, ale pod wieloma względami jej historia zaczyna się o wiele wcześniej. Było to podczas mojego powrotu z dalekiej podróży na południe, gdy po raz pierwszy słyszałem opowieść o drzewie, na którym wspiera się ta gospoda. Kilka stuleci temu miało miejsce dziwne wydarzenie.
Niebo tego dnia było niespokojne, pełne spadających gwiazd. Wtem jedna z nich runęła w dół, wprost na Eorę. Spadła tutaj, uderzając w niewielkie drzewo i niknąc w jego wnętrzu niczym rozgorzałe serce. Drzewo jednak ocalało i z biegiem lat rosło i rosło, aż osiągnęło rozmiary dwa razy większe niż inne drzewa, w dwukrotnie krótszym czasie. Znosiło się tak aż do momentu, gdy osiągnęło wysokość, którą ma dziś. I od tamtej pory nie rosło już więcej. Usłyszawszy tę opowieść, wiedziałem, że muszę odkryć prawdę i oto ona. Tam. Zbudowałem tę gospodę wokół serca drzewa, aby witało ono wszystkich wędrowców, którzy na nią spojrzą. Zawsze miło zobaczyć nową twarz, siadaj gdzie tylko, no bla bla bla. Dobra. Kim jesteś? Nazywam się Elliot Heron. Mówią na mnie zachłonne trzewiki. Z powodu moich dawnych wędrówek i wszystkich tych butów, które na nich zdarłem, te dni mam już jednak za sobą. Wiele widziałam, a dziś wiele słyszę od wędrowców, którzy tu zachodzą. Zawsze miło zobaczyć nową twarz. Siadaj gdzie tylko, tak, dobra. Chcę zobaczyć, co oferujecie. Okej, duchowa spirala, co to jest? Obrażenia zwarciu plus 5% na dłonie. Przyznaję zdradzieckie podszepty 3 razy przed odpoczynkiem. Zauroczenie przez 10 sekund. Okej. Całkiem spoko przedmiot. Czy ktoś u nas ma miejsce w rękawicach? Ty masz rękawice mocy plus 2, ty masz zręczność plus 2. Tak, to ci jest średnio potrzebne. Szybkości wszystkich ataków. Okej, więc to w sumie nie jest aż takie źle. Aż takie złe. Ty masz te... tak, ty masz rękawice mocy. Z tego raczej się nie zajmę. A właśnie, dostaliśmy dwa nowe przedmioty. Dostaliśmy łuski kruka. Średnia zbroja, solidna jakość, składanie się plus 2, percepcja plus 2. Meh. Nie będziemy tego używać. Oraz dostaliśmy Ailabracja. Przedmiot, mała tarcza. Draśnięcie z dystansu odbite do napastnika. Okej. Okay. To brzmi okej. Okay. Ty już masz jakąś tarczę. Może jest rozpaczona matka użyć tej tarczy. No, używa tylko zwykłej, solidnej tarczy. Tak. Okej, okay, dobra. A co do tego przedmiotu? Najfajniej byłoby to dać, powiedzmy, nie wiem, Ederowi. 9% tempa ataku. Jak to zdejmiemy, to ile mu spadnie? Spadnie mu o 3%. Więc generalnie 5% zwarcia powinno być lepiej niż to, co ma obecnie. Okej, okay, to weźmy. Weźmy to. No to wynajmiemy sobie izbę. Są tylko całkiem drogie. Okej, okay, stanowczość plus 1, przetrwanie plus 1, albo moc plus 2, kondycja plus 2, stanowczość plus 2. No to wygląda fajniej. A różnica nie jest aż taka duża. Okej. Okay. Dobra. Ty sobie weźmiesz to. Czy komuś chcemy dać zręczność? W sumie tobie możemy dać, skoro i tak nic nie masz. Dobra. I bierzemy Pelagię. Chciałbym nająć pomoc. Rządzanie drużyną. Niezłomnego na chwilę. Odprawimy. Pelagina. Okej. Okay. Dobra. Niedługo go weźmiemy z powrotem. Tylko załatwimy ten jeden quest z Pelaginą. Okej. Okay. To tutaj chyba wszystkie sprawy. Hey there. No to schodzimy na dół.
Okej. So those feathers. That's a blessing of Helia? So they say. Well, that's lucky. Where I'm from, we see a feathered lady. We start worrying maybe her dad got frisky with his hens. I guess you can always trust a farm boy's head to go there first. Okej, dobrze. W następnym odcinku załatwimy to zadanie Peleginy. Mamy porozmawiać z Anamfantą? Jakoś tak. W każdym razie jest jednym z przywódców jednego z tych klanów tutaj. Tak, odnośnie handlu. Później mamy jeszcze parę innych zadań, których się tu podjęliśmy, więc będziemy je stopniowo realizować i zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!